Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Marcin Jan Orłowski, witam w programie A Teraz Konkretnie, a moim Państwa gościem Krystian Kamiński z Konfederacji Ruchu Narodowego. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Krystianie, jako że wiem, że zajmuje się Pan też hobbystycznie polityką międzynarodową, zerka Pan często w kierunku Zachodu, zresztą w trakcie kampanii europarlamentarnej między innymi odnosił się Pan bezpośrednio też do tematów niemieckich, chociażby zaczepiając Panią Urszulę von der Leyen, no to oczywiście naturalnym tematem będzie kwestia przyjazdu Olafa Scholza do Polski, wizyta zapowiadana przez media związane powiedzmy z rządem jako coś wielkiego, jako powrót do wielkich międzynarodowych rozmów, jako powrót Polski na wręcz międzynarodową arenę. Wreszcie powrót, wreszcie poważne rozmowy pomiędzy dwoma poważnymi politykami, tak to przedstawiano. No to zapytam najpierw o taki ogólny Pana komentarz do tego, co wydarzyło się w Warszawie, do tego, co mogliśmy obserwować. Oczywiście nie wszystko wiemy, bo część za zamkniętymi drzwiami, ale te przynajmniej oficjalne części, czyli konferencje, czyli dokumenty. Jak Pan to skomentuje? No widzimy, że niestety polska polityka, polscy politycy, pomimo że chcieliby pierwszoplanowe role w Europie odgrywać, to nie odgrywają. Przypomnę, że podczas ostatniego trójkąta weimarskiego najpierw kanclerz Scholz spotkał się z prezydentem Macronem, a potem dopiero doprosili Donalda Tuska. No i taka chyba jest rola Donalda Tuska, że nie jest pierwszoplanową postacią, która będzie narzucała swoją wolę, która będzie mogła przekonać innych do czegoś, tylko raczej będzie jego rola drugoplanowa, podążająca za tym, co ustalą Niemcy. Mieliśmy jakby podczas konferencji, mam wrażenie, dwa takie główne tematy. Jeden bardzo głośny temat reparacji, tego, że Niemcy tak naprawdę rzucili nam ochłapy, mówiąc, że będą jakieś tam dofinansowania czy finansowania dla ludzi, których ocaleli z II wojny światowej, i powstanie dom niemiecko-polski w Berlinie, gdzie to oni pokażą tą polską martyrologię, to co się działo na ziemiach polskich. Donald Tusk na to skinął głową, powiedział, że no, to całe cierpienie polskie jest właściwie ciężko je wytłumaczyć, ciężko je jakoś tam sfinansować. W związku z tym okej, przyjmujemy tak jak jest. No i to była taka wiernopoddańcza postawa, którą widzieliśmy. No z jednej strony w poprzednie 8 lat mieliśmy takie histeryczne antyniemieckość PiSu. Teraz mamy taką wiernopoddańczą postawę Platformy. No ja głęboko wierzę, że da się wypracować jakiś modus vivendi, gdzie jednak ta nasza pozycja wobec Niemców będzie inna, będzie asertywna, będziemy mogli swoją wolę narzucać, ale nie idąc cały czas tylko na konfrontację. Ale drugi temat, który moim zdaniem był ważniejszy, a był zdecydowanie mniej akcentowany, to jak Olaf Scholz mówił o rozszerzeniu Europy, o tym, że między innymi Czarnogóra, Mołdawia i Ukraina mają wejść do Europy. W dokumencie, w takim planie działania, który podpisały oba rządy, są jeszcze wymienione chociażby 5 państw z Bałkanów Zachodnich, między innymi Kosowo. No i tutaj w tym poszerzeniu jest jednocześnie mowa o reformie Unii Europejskiej, o tym, żeby ona była sterowna, żeby można było ją normalnie prowadzić. Co znaczy ni mniej, ni więcej, tylko o centralizacji z wiodącą rolą Niemiec oczywiście jako największej gospodarki i państwie, które ma największej ludności. W związku z tym tutaj te słowa były bardzo istotne, no a Donald Tusk nawet się w czasie konferencji do nich nie odniósł, jakby przyjmując to jako rzecz oczywistą, no, że Niemcy to będą robili. No i w tym planie działania, który mogliśmy przeczytać, który powstał właśnie te 36 stron, było jakby polskie przyzwolenie na to, nawet mówienie, włączenie się w to, że będziemy tam wspólnie w ramach Trójkąta Weimarskiego czy innych form na ten temat debatować i generalnie będziemy Niemców wspierać. Czyli de facto zgadzamy się na to, żeby rola Niemiec w Unii Europejskiej była zdecydowanie większa, a rola takich państw jak Polski była mniejsza i jej wpływ na to, jak funkcjonuje, jak będzie w przyszłości funkcjonowała Unia Europejska, będzie mniejsza. W związku z tym, patrząc przez ten pryzmat, no, uważam, że ta polityka Platformy, no niestety po wyborach do Parlamentu Europejskiego pokazała się w całej krasie, czyli w takim wiernopoddańczym podążeniu za tym, co chcą Niemcy w Unii Europejskiej i tak naprawdę nie liczeniu się z tym, jaki jest polski interes, czy w ogóle jest jakiś w Unii Europejskiej. No i ta konferencja i ten plan działania, który widzieliśmy, no pokazuje to moim zdaniem dobitnie po prostu.
To na chwileczkę tylko odwrócę trochę sytuację, bo oczywiście najważniejsze dla nas są te tematy, które dotyczą Polski, patrzymy z perspektywy polskiej, ale wiem, że pan też obserwuje politykę niemiecką i ja mam takie pytanie, bo Donald Tusk wygłosił między innymi w swoim przemówieniu takie słowa, że jest oczekiwanie silnego przywództwa. Czy z pana perspektywy, obserwując właśnie politykę niemiecką, Olaf Scholz przyjechał do Warszawy trochę właśnie po to, żeby te słowa padły, żeby przy jego jednak słabnącej pozycji, bo wiemy doskonale, że w niektórych landach AfD jest coraz mocniejsza, że to zaufanie do rządu Olafa Scholza spada, że jemu te słowa były potrzebne, żeby przedstawić w mediach, zobaczcie, ważny kraj w Unii Europejskiej, no bo jakby nie patrząc, jesteśmy dużym krajem, więc można nas narracyjnie uważać za ważny. Mówi, że przywództwo niemieckie to jest plan, że tutaj mamy swojego sojusznika w Polsce i dzięki temu można budować ten plan niemiecki i Olaf Scholz wykonuje swoją pracę dobrze na rzecz Niemiec. Czy to między innymi ta wizyta w Polsce mogła mieć właśnie taki cel? No a wiadomo, że w tym przypadku Donald Tusk jakby na taki cel się też zgodził. No, moim zdaniem ta wizyta nie była aż tak nagłośnienia w mediach niemieckich, żeby Niemcy to zwrócili na to uwagę, że Tusk tutaj tak powiedział, że w tym kierunku akcentował. Proszę zauważyć, że był akcentowany Trójkąt Weimarski. Dlaczego? Ponieważ we Francji zaraz będziemy mieli drugą turę wyborów, zaraz może dojść do zmiany na fotel premiera, może Assemblée Nationale z Le Pen zacząć rządzić. No i wtedy będzie zdecydowanie ciężej kanclerzowi Scholzowi budować tutaj tandem francusko-niemiecki, który miałby zarządzać Unią Europejską. I w związku z tym poszerzył trochę ten format właśnie o trójkąt, żeby był to Trójkąt Weimarski, bo jest przekonany o tym, że ze strony Tuska akurat żadne przeciwności go nie spotkają. Nie będzie tak, że on będzie coś kwestionował, nie będzie tak, że się postawi. W związku z tym bardziej chyba w tym kierunku potrzebował otwarcia tutaj, upewnienia się. Aczkolwiek te słowa Donalda Tuska wydaje się, że w ogóle nie zostały po niemieckiej stronie odnotowane, bo tak jak patrzę dzisiaj po niemieckich dziennikach, to bardzo, bardzo mało jest na temat tej wizyty i generalnie nie jest ona uważana za coś przełomowego z ich perspektywy. A może to jakby to, co dzieje się we Francji, o tak to ujmę, czyli jednak no, te siły proeuropejskie, profederalne szczególnie, znacząco tracą, to może w głowie Olafa Scholza pojawił się plan, no, oczywiście mówię w głowie Olafa Scholza, że o całym jego ugrupowaniu i o całym rządzie, pojawił się plan zbudowania obozu, gdzie no, ta Francja będzie odstawiona, no bo wiemy, że silna Le Pen będzie oznaczała głos antyniemiecki, więc teraz kwestia jest zbudowania tego silnego sojuszu wokół Niemiec, przekonania innych krajów, że słuchajcie, no jak chcecie, mówię tutaj o rządach bardziej skupiających się na Federacji Unii Europejskiej, no to teraz właśnie jest ten moment, żebyśmy się zjednoczyli pod flagą berlińską. No jest to jedna z oczywistych możliwości, bo właśnie na to wskazują, że Francja może już nie być tak chętna, żeby tutaj w kierunku centralizacji dążyć, tylko właśnie, żeby wiele aspektów polityki narodowej bardziej akcentować i to widać. Ale przypomnijmy też, że trochę ponad rok i w Niemczech również będą wybory parlamentarne i w związku z tym Olaf Scholz też, patrząc przez pryzmat sondaży, przez pryzmat tej katastrofy wyborczej, która nastąpiła w wyborach do Europarlamentu, gdzie AfD ich zdecydowanie wyprzedziła, a we wschodnich landach SPD, jego partię, wyprzedziło nawet sojusz Sary Wagenknecht, polityczki lewicowej, która naraz wyskoczyła pod swoim nazwiskiem, zrobiła partię i przeskoczyła ich we wschodnich landach. No pokazuje, że musi mieć nowe otwarcie, musi gdzieś te sukcesy pokazywać i wydaje się, że w obecnej konstelacji właśnie w polityce międzynarodowej są największe szanse, bo w polityce krajowej nawet ta próba, ta reforma, jeśli chodzi o politykę migracyjną, którą zapowiadali w październiku zeszłego roku, no widać, że niespecjalnie ruszyła do przodu, w związku z tym będą próbowali na arenie międzynarodowej pokazać się jako państwo dominujące, jako państwo, które zarządza, Olaf Scholz jako taki mąż stanu. No i tutaj ta wizyta do Tuska wydaje się, że miała mieć taki cel, no ale w niemieckich mediach mimo wszystko nie odbiła się aż tak szerokim echem, w związku z tym wydaje się, że tutaj raczej nie osiągnął tego, jeśli nawet tego zamierzał. Ja wiem, że to oczywiście jest element gdybania, ale zasiadał pan w Komisji Spraw Międzynarodowych w Sejmie, więc poznał pan też bardzo często stanowiska polityków Platformy Obywatelskiej, tych, którzy teraz są w rządzie, po stronie przynajmniej rządzącej. Co mogło paść w trakcie tych zamkniętych rozmów? Pana zdaniem, jakie tematy były podejmowane? Bo ostatnio w tych relacjach polsko-niemieckich chociażby dosyć głośno mówiło się
o niemieckich pushbackach przez Polskę, że mówiło się o tym, że niemieckie służby, oczywiście tutaj strona rządząca mówiła, że absolutnie, że to są jednostkowe przypadki, jest to wyjaśniane i tutaj strona niemiecka za to przeprasza. To mógł być jeden z tematów, czyli właśnie ta kwestia migrantów, przerzucanie ich do Polski, to mógł być jeden z tematów, gdzie rozmawiano jednak i jak się domyślam, ze strony niemieckiej poszły dosyć jasne komunikaty do polskiego rządu. No, nawet w tym planie działania jest jeden punkt na temat straży granicznej. Jest tam napisane, że Niemcy muszą utrzymać kontrolę na granicach, ponieważ tutaj jakby ten przemyt osób, nielegalna migracja następuje. No i póki ta sytuacja nie zostanie rozwiązana, oni będą utrzymywać te kontrole na granicach. Mało została utworzona specjalna grupa, która po polskiej stronie będzie przeszkadzała nielegalnej migracji staraniu się przerzucenia osób do Niemiec. Grupa, która składa się naturalnie z niemieckich strażników granicznych, tam policjantów i polskich. W związku z tym no widzimy, że to raczej Niemcy swoją wolę dopełnili, niż to Polacy realnie wywarli na nich jakiś wpływ. Także był ten temat poruszany w jakimś stopniu, no ale z tego, co widzimy w tym planie działania, no to głównym i przede wszystkim podstawowym tematem była cały czas Ukraina. No, duża część w ogóle tego planu działania była właśnie poświęcona Ukrainie, tylko że były to deklaracje głównie. Deklaracje, że chcemy pomóc, że rozważamy, a akapit, czy tam cały dział dotyczący potem odbudowy Ukrainy, to raczej był na poziomie zastanowimy się, zobaczymy, przepracujemy. Nic konkretnego, mało takich konkretnych rzeczy. Także jeśli chodzi o te pushbacki, to co się stało na naszej zachodniej granicy, no to wydaje się, że tutaj raczej Niemcy przeforsowali swoją wizję, że to polska strona jest nieszczelna i w związku z tym my musimy więcej robić niż my naszą wizję, że Niemcy powiedziałyby, że już nigdy więcej takich rzeczy nie dojdzie niestety. No wiemy, jaka jest polityka niemiecka w stosunku do Ukrainy, jak to wyglądało, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, szczególnie niektórych na Taurusy. Akurat ja osobiście, jakby zajmując się tym tematem, to ten serial trwa już od kilkunastu chyba miesięcy o przekazaniu broni Taurus, broni dalekiego zasięgu, ale to o tym nie dzisiaj, bo już wracając do tematów stricte polskich, do tej kwestii wizyty Olafa Scholza w kontekście Polski, no to po raz kolejny mam takie wrażenie, że też Donald Tusk trochę nieświadomie, ale daje polityczne paliwo Prawu i Sprawiedliwości, bo no, natychmiast zareagował prezydent Andrzej Duda, mówiąc o tym, że jest przeciwny takim, a nie innym rozwiązaniom reparacyjnym. Jarosław Kaczyński znowu bije w swoją narrację, mówi o pachołkach, jeśli dobrze pamiętam, tak to zostało określone. Mówi oczywiście o pachołku jako o Donaldzie Tusku niemieckim. No, Donald Tusk strzela sobie trochę w stopę taką, a nie inną postawą. Mówi o takiej już czysto politycznej zagrywce i daje paliwo Prawu i Sprawiedliwości. No oczywiście, tym bardziej jeśli sam stwierdza, że Niemcy zamknęły temat reparacji, a nie mówi w ogóle o naszym stanowisku, no to jakby akceptował to. A nawet jak akceptuje, no bo było nawet chociażby interpelację, na którą odpowiadała swego czasu minister Fotyga z PiS-u, która mówiła, że temat jest zamknięty, to można zawsze mówić o zadośćuczynieniu, które nigdy nie nastąpiło i powiedzieć, co byśmy chcieli z naszej strony w związku z tym uzyskać. A tutaj była mowa po prostu o tym, że Niemcy powinni coś zrobić i tak się już tych spraw nie da nijak naprawić. W związku z tym nieważne, co zrobią, dobrze, że chociaż cokolwiek zrobią i ważne, że jakiś tam znak będzie, bo gesty też są ważne w polityce. No brzmi to absurdalnie. Nie brzmi to jak polityk, który reprezentuje własne państwo. Nie brzmi to jak polityk, który mimo wszystko na poziomie międzynarodowym stara się wyhandlować coś dla swojego państwa, tylko jak polityk, który akceptuje to, że w ogóle cieszy się z tego, że Niemcy w ogóle się do tego odnoszą, że w ogóle przyznają się do winy za II wojnę światową i w ogóle no, cokolwiek nam dali, czyli dali nam ten dom polsko-niemiecki w Berlinie, który sami ustalą, co tam będzie, jak to będzie wyglądało. No jest to naprawdę jedno z najgorszych wydań, jakie widziałem, jeśli chodzi o polityka. No trzeba być po prostu Tuskiem, żeby tak robić. Cała ta narracja o tym, że Tusk jest politykiem niemieckim, że naprawdę poddaje się interesom Niemiec, że nic nie będzie wbrew interesom niemieckim robić. Po prostu cała ta konferencja i cały ten plan działania, który został potem opublikowany, jakby kompletnie potwierdza po prostu tą tezę. I ciężko tutaj znaleźć jakiekolwiek pozytywy, cokolwiek, co Polska uzyskała na tej wizycie. Mam
mam wrażenie, że tylko strona niemiecka na tym zyskała, no bo czytamy te dokumenty, widzieliśmy tą konferencję prasową, a nie widzimy w żadnym momencie, co właściwie Polska na tej wizycie zyskała, gdzie Niemcy wyszli nam naprzeciw, gdzie Niemcy się otworzyli dla nas, gdzie Niemcy stworzyli jakąś przestrzeń dla nas, dla naszych korzyści. Także no niestety z naszej perspektywy, z polskiej perspektywy ta relacja wygląda źle i te powiązania Tuska z Niemcami, no nawet jeśli nie mają oficjalnie miejsca, no to po prostu po takiej wizycie, po takich słowach wydaje się, że no są bardzo mocne i raczej Tusk nic nie zrobi przeciwko polityce niemieckiej po prostu. Krystianie, użył pan takiego słowa wyhandlować. Ja oczywiście wiem w jakim kontekście, ale o to też chciałem zapytać. Był pan parlamentarzystą właśnie zasiadającym w Komisji Spraw Międzynarodowych, zajmuje się też tematem Niemiec. Co Polska na tym etapie, mówimy trochę czysto teoretycznie, no bo wiadomo, jakby zapytam trochę inaczej może. Jakby pan był w tym momencie, mógł rozmawiać z władzami niemieckimi i mógł stawiać im pewne propozycje na handel, na współpracę, to na czym powinniśmy się skupić i czy w ogóle Polska w tym momencie ma jakąś lepszą pozycję negocjacyjną niż jeszcze kilka miesięcy temu, czy gorszą? Jakby pan to ocenił? No to się to zależy, na jakiej podstawie mówimy. No patrzymy, że rząd niemiecki jest dzisiaj zdecydowanie słabszy, tak? Mają rok do wyborów, są naprawdę na bardzo niskim poziomie, jeśli chodzi o poparcie, w związku z tym potrzebują sukcesu. W związku z tym, co jest dla nich sukcesem? Dla nich sukcesem jest, żeby mogli się pokazać jako mężowie stanu, jako ludzie, którzy prowadzą w jakąś tam Europę. I na tym im zależy. A na czym nam powinno zależeć? Przede wszystkim zagwarantowanie naszej pozycji w Unii Europejskiej, bo z tym mamy do czynienia. Od traktatu lizbońskiego jest ona coraz gorsza, a teraz rezygnacja z prawa weta, z centralizacją, którą prowadzi Niemcy, no będzie ona coraz słabsza. W związku z tym, jeśli chcielibyśmy ich jakkolwiek zablokować, no to tutaj to jest nasze podstawowe założenie, że tutaj musimy postawić weto wobec jakichkolwiek zmian, reform, bo one uderzają w nasz interes, nasz podstawowy interes, jeśli chodzi o prowadzenie naszego państwa. Mamy interesy na granicy polsko-niemieckiej, gdzie również dzieją się rzeczy, które nam nie służą, chociażby mówimy o poszerzeniu Odry, o porcie kontenerowym w Świnoujściu, który Niemcy chcą blokować, a dla nas jest to istotne. Widzimy, jeśli chodzi o całą politykę Zielonego Ładu, którą Niemcy bardzo mocno w ramach Unii Europejskiej forsują i tutaj w ramach tego, może ja przeczytam to, bo to jest w ogóle brzmi całkowicie z naszej perspektywy absurdalne, ale naprawdę rząd polski wpisał w ramach współpracy z Niemcami, że wspieramy realizację unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku i będziemy wymieniać się najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania pakietu Fit for 55, w tym handlu uprawnieniami do emisji oraz w zakresie dalszego rozwoju unijnej polityki klimatycznej i energetycznej oraz Europejskiego Zielonego Ładu. W związku z tym akceptujemy chociażby uprawnienie do emisji systemu handlu CO2, co uderza w naszą gospodarkę. Przecież te wszystkie ETS-y, no to uderzają przede wszystkim w naszą gospodarkę, bo nasz miks energetyczny to w 70% pochodzi z węgla. W związku z tym ETS-y podrażają przede wszystkim naszą produkcję energii. No i tutaj też można było kolejną rzecz wyhandlować, chociażby odejście od ETS-ów, to żeby Niemcy nas wsparli, bo właśnie podraża to nasz prąd i podraża życie każdego z obywateli, bo każdy od nas od 1 lipca dostał podwyżkę za prąd. Także są możliwości wyhandlować, są możliwości walczenia o interesy i naciskania na nie. No ale rząd Donalda Tuska, jak widać, zamiast próby handlowania, zamiast próby narzucenia swojej woli, walczenia o obywateli, walczenia o dobrobyt Polaków, no to w pełni się podporządkował po prostu żądaniom niemieckim, w pełni politykę klimatyczną zaakceptował, która jest w interesie niemieckim, w pełni zaakceptował reformę Unii Europejskiej, tak aby nastąpiła centralizacja. W związku z tym, no cóż mam tutaj wielkiego powiedzieć. Pól do walki jest wiele, no ale Donald Tusk żadnego z nich nie wykorzystał. To jeszcze jedną rzecz zapytam w związku z tymi porozumieniami, o których pan tutaj mówi, o tym dokumencie, który podpisano, bo tam w tym dokumencie pojawiają się też takie odniesienia do kwestii równościowych, trochę ideologicznych i o to chciałem zapytać. To jest element, który został wymuszony na Olafie Scholzu, no bo domyślam się, że to strona niemiecka, to stronie niemieckiej bardziej na tym zależało. Ze strony koalicjantów, ze strony chociażby Zielonych, które na ten temat bardzo mocno naciskają i w związku z tym jakby zostało to w dokumentach zawarte, no bo wydaje mi się, że akurat jak patrzymy na ten dokument, to tych elementów najmniej byśmy się spodziewali po tego typu rozmowach.
No właśnie, to jest zadziwiające. Mówimy tutaj oczywiście o konwencji stambulskiej, jej przestrzeganiu, ale też, że tak przeczytam chociażby ten akapit, żeby naświetlić tutaj widzom. Będziemy dążyć do upowszechnienia współpracy, koncentrując się na równości osób LGBTIQ+, przez wymianę poglądów, informacji i najlepszych praktyk z uwzględnieniem naszych społeczeństw obywatelskich oraz przyjętej przez Komisję Europejską strategii na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020-2025. No całkowicie zbędny zapis, który nic jakby nie wnosi dodatkowego, ale widać, że stronie niemieckiej zależało, tak, tu przede wszystkim Zieloni, ale też SPD zawsze dąży, żeby w tych dokumentach były takie wstępy, takie akapity, żeby podkreślić tutaj swoją pozycję. No a strona polska, jak widać, nie przeszkadzało jej to, zaakceptowała to w pełni, co jest zadziwiające, no bo jakby nie widzę z naszej perspektywy żadnego sensu walczenia czy popierania takich rzeczy i sądzę, żeby tutaj nacisk ze strony Polski jakikolwiek był, to po prostu by się te zapisy nie znalazły, no ale jak widać, strona polska po prostu zaakceptowała to, jak wydaje się, cały ten 36-stronicowy dokument, bo w dużej mierze uderza on po prostu w Polskę i Polaków, a nie nic tam w zamian nie dają. W związku z tym jakby no widać, że ta strona polska raczej biernie podeszła do tego dokumentu, a Niemcy czynnie chciały swoje wpływy i swoje możliwości w nim pokazać. To panie Krystianie, bo bardzo często mówi się o Konfederacji w takiej przestrzeni ogólnomedialnej, szczególnie w komentarzach, że jesteście partią krytykancką, że tylko krytykujecie, to żeby broń Boże nikt mi nie zarzucił, że była rozmowa, która tylko daje możliwości do krytyki. To przejdę do tematu, który wiąże się bezpośrednio z Konfederacją, a wręcz bym powiedział, że z pewnego rodzaju konfliktem wewnątrz Konfederacji. Jeszcze duże mainstreamowe media tego nie podchwyciły, albo przynajmniej w momencie, kiedy to nagrywamy, nie zostało to podchwycone, ale myślę, że już w najbliższym czasie też będziecie się musieli jako członkowie Konfederacji tłumaczyć z pewnego rodzaju kłótni, tak możemy powiedzieć, twitterowej chociażby, a mianowicie pewnego rodzaju oświadczenie posła Wiplera, który stwierdził, że wraz z posłami m.in. Kukiz 15 udało się wypracować pewne porozumienie w sprawie hodowli zwierząt na futra i projekt ustawy właśnie autorstwa Konfederacji i tych posłów m.in. Kukiz 15 ma zostać złożony. Tam m.in. zapisy o tym, że właściciele takich ferm będą mieli 15 lat na przybranżowienie itd., itd. No i po chwili odpowiedź ze strony Ruchu Narodowego, przedstawicieli Ruchu Narodowego, m.in. Michał Wawer. Widziałem, że na to odpowiedział, że jednak to nie jest projekt Konfederacji, tylko jest to projekt części posłów Konfederacji, czyli jak rozumiem Nowej Nadziei. Brak jedności w Konfederacji nam się ujawnia. Są tematy, gdzie się nie zgadzamy, gdzie mamy osobne zdanie, jak chociażby niedziele handlowe, gdzie Nowa Nadzieja chce, żeby wszystkie niedziele były handlowe, a my jako Ruch Narodowy uważamy inaczej. No i w tym przypadku również uważamy inaczej. Nowa Nadzieja tutaj w porozumieniu z posłami chyba partii Kukiz po prostu stwierdziła, że przez 15 lat miałaby ta branża futerkowa funkcjonować, potem miałaby zostać zamknięta, do czego czasu rozumiem, że nikt nowy na ten rynek nie mógłby wejść. My uważamy, że to jest głupie ograniczenie, że nie powinno takich rzeczy być, że nie powinniśmy z automatu zamykać niektórych branż, bo jeśli pozwolimy zamykać jedną branżę, to zaraz kolejne, następne też będą zamykane, no bo tak działa ta cała lewicowo-liberalna propaganda, że uderzają najpierw w jedną gałąź, a potem jak w salami po prostu odcinają kolejne gałęzie. To mieliśmy już do czynienia z Piątką przeciwko rolnikom, którą swego czasu PiS forsował. Też chcieli tą branżę futerkową, ale też wszystkie inne po kolei potem później pozamykać. W związku z tym wydaje się, że my po prostu od samego początku musimy się sprzeciwiać zamykaniu jakichś branż, walczeniu z rolnikami. Powinniśmy pozwalać rolnikom normalnie funkcjonować i po prostu mamy tutaj inne podejście. Uważamy, że takie stawianie sprawy nawet w odległym terminie to jest de facto uderzenie w całe rolnictwo, a my musimy całe rolnictwo bronić przed tą lewicowo-liberalną propagandą, bo inaczej zostaniemy po prostu bez jakiejkolwiek suwerenności, jeśli chodzi o żywność, o przemysł tutaj rolniczy. Dlatego po prostu mamy inne podejście do tego. Koledzy z Nowej Nadziei się podpisali. My w Ruchu Narodowym uważamy, że takie podejście nie jest właściwe. No i zobaczymy, kto będzie miał rację. Mam nadzieję, że my, bo nie uważam, żeby teraz likwidowanie jednej branży doprowadziło do tego, że inne branże będą bezpieczne. Tym bardziej, jeśli patrzeć przez pryzmat właśnie Zielonego Ładu i tego, jak bardzo chcę uderzyć w rolnictwo. No to panie Krystianie, proszę się na mnie nie obrazić, ale dość niecodzienna chyba sytuacja, że
ruch narodowy jest bardziej wolnościowy niż wolnościowcy. No co prawda nazywający się Nowa Nadzieja, ale jeszcze do niedawna to była Partia Wolność. No niespotykane dosyć, przynajmniej dotychczas w tym szeroko pojętym środowisku konfederacyjnym. My jako ruch narodowy po prostu definiujemy, co jest najlepsze dla naszego narodu i tak postępujemy. Czy to jest bardziej, czy mniej wolnościowe, to jest dla nas drugorzędne. W związku z tym tak zdefiniowaliśmy, że będzie najlepiej dla naszego rolnictwa, dla naszego przemysłu rolniczego i po prostu tak będziemy robić, bez względu na to, jak to kto określi. To już tak stawiając kropkę, to jeszcze zapytam o kwestię prawyborów, bo nie będę ukrywał, że też przed programem chwilę o tym rozmawialiśmy, więc też żebyśmy trochę wytłumaczyli naszym widzom. Jak rozumiem, decyzja odnośnie prawyborów jest podjęta, teraz w Konfederacji trwa dyskusja, jak one mają wyglądać. Znaczy, no będzie w następnych dniach, tygodniach ogłoszone to wszystko. No my naturalnie chcielibyśmy, żeby te prawybory były jak najszersze, żeby jak najwięcej osób brało w nich udział, żeby jak najwięcej kandydatów, oczywiście trzech prezesów poszczególnych partii powinno brać udział, czyli Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Mentzen z Nowej Nadziei, ale uważamy, że powinno się zdecydowanie więcej kandydatów po prawej stronie do nich zgłosić, tak abyśmy właśnie mieli szereg kandydatów i ci osoby, o prawicowych przekonaniach w Polsce mogły właśnie wybrać w ramach prawyborów właśnie najlepszego kandydata, który potem będzie walczył realnie o prezydenturę w Polsce. Uważamy, że to jest właściwe, dlatego chcemy, żeby te właśnie wybory były jak najszersze, żeby jak najwięcej osób, a właściwie każda licząca się osoba po tej prawej stronie sceny politycznej właśnie się włączyła i żebyśmy wyłonili tego najlepszego kandydata, który mam nadzieję zostanie następnym prezydentem Polski. No to na tym stawiamy kropkę. Krystian Kamiński z Konfederacji Ruchu Narodowego, moi Państwa gościem. Bardzo serdecznie Panie Krystianie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się nisko. Marcin Jan Orłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.